Kot w butach, śpiąca królewna, Gargamel i świnka Pepa. Co łączy te postaci? W zasadzie niewiele, ale jedną cechę z całą pewnością mają wspólną, otóż żadna z nich nie istnieje. Czy wobec tego jest sens czytać o nich dzieciom? Może lepiej byłoby skoncentrować się na tematach, które traktują o tym, co nas otacza, o przyrodzie, biografiach sławnych ludzi? Do rozmowy o fikcji w książkach dla dzieci zaprosiłam Anitę Jączyk, właścicielkę wydawnictwa SAM, a także copywriterkę, specjalistkę od PR-u i mamę 4-letniego Floriana. Książki ukazujące się w wydawnictwie SAM można by określić wspólnym mianem Montessori Friendly. I właśnie o temat metody Montessori i wspierania samodzielności dziecka, podążania za dzieckiem zahaczymy w tym odcinku podcastu, próbując sobie odpowiedzieć na pytanie, jak się mają do tego kot w butach, śpiąca królewna, Gargamel, świnka Pepa i inni przedstawiciele świata fikcji. Daj się zabrać za kulisy świata książek i tekstu. Zobacz, gdzie się kryją błędy i przekonaj się, czy korekta to zawód dla Ciebie. Słuchasz podcastu Po drugiej stronie książki. Zapraszam, Ewa Popielarz. Odcinek drugi. Fikcja w książkach dla dzieci. Potrzebna czy zbędna? Cześć Anita. Cześć Ewa. Zaczynamy ten początek podcastu po raz 15, bo do tej pory zaczynałam od cześć Anito, po czym Anita wybuchała takim śmiechem, że nie byliśmy w stanie kontynuować. Jak się okazało, wołacz jest to dość kontrowersyjny przypadek, więc dobrze, cześć Anito. Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się przyjąć zaproszenie do tego pierwszego odcinka podcastu z gościem. Odcinek będzie emitowany 1 czerwca, w Dzień Dziecka. I kiedy pomyślałam sobie o gościu, którego mogłabym zaprosić do tego odcinka, to byłaś moim pierwszym wyborem. Jako że pracujemy wspólnie przy książkach dla dzieci właśnie, a ty jesteś wydawcą książek dla dzieci. Zanim przejdziemy do rozmowy, dwa słowa wprowadzenia o temacie naszej dzisiejszej dyskusji. Będziemy mówić o książkach dla dzieci, a właściwie o fikcji w książkach dla dzieci, po części w kontekście pedagogiki Montessori. I to będzie, wydaje mi się, dość nietypowa dyskusja, bo chciałabym, żebyśmy się nie przekonywały do niczego, nie próbowały przekonać się do swoich argumentów. Nawet wyobraź sobie, sprawdziłam w słowniku języka polskiego definicję słowa dyskusja i tam jest napisane tak. Dyskusja jest to ustna lub pisemna wymiana zdań na jakiś temat, mająca prowadzić do wspólnych wniosków. I teraz tak, wymiana zdań, wymiana argumentów, wymiana doświadczeń jak najbardziej. Natomiast naszym celem nie będą raczej wspólne wnioski. Myślę, że z jednymi rzeczami się zgodzimy, co do innych rzeczy się nie zgodzimy i bardzo dobrze i niech tak zostanie. Tyle tytułem wstępu, a teraz przejdźmy już do meritum, do braku fikcji w książkach dla dzieci. Postulat braku fikcji w książkach dla dzieci to jest jedna z wytycznych pedagogiki Montessori. Czy możesz nam coś więcej na ten temat powiedzieć, przybliżyć tę pedagogikę w kilku zdaniach? Tak, postaram się. Dzięki Ewa za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że zaprosiłaś mnie i w ogóle, że planujesz taki cykl z ekspertami, bo to zawsze odświeżę jakoś te podcasty. Chciałam zaznaczyć, że opowiem Ci teraz wszystko z mojej perspektywy. To znaczy, nie jestem nauczycielem pedagogiki Montessori, ani jej superznawcą. Jestem rodzicem, który wraz z mężem wypracował jakieś schematy wychowania dziecka, głównie jeśli chodzi o stawianie na samodzielność dziecka, poznawanie sensoryczne świata i towarzyszenie mu w tym. A później okazało się, że 100 lat temu ktoś ubrał to metodycznie. No i fajnie. Była to Maria Montessori. Najważniejszym i najbardziej wartościowym jej postulatem jest obserwacja dziecka i podążanie za nim. Z polskiego na nasze towarzyszyć zamiast niańczyć. A niańczenie i umęczanie się tym jest bardzo modne teraz wśród rodziców. Wiem, że masz podobne zdanie, bo nieraz o tym rozmawiałyśmy.
Zgadza się. Ja myślę, że tutaj dobrym lekarstwem jest to, żeby mieć więcej dzieci, bo nie pamiętam już, jak było, kiedy ja miałam jedno, natomiast kiedy mam czwórkę, gdybym chciała je wszystkie rzeczywiście niańczyć, no to pewnie nie robiłabym nic innego, a jeżeli jeszcze oprócz tego prowadzi się dom, pracuje, robi cokolwiek innego, nie da się, po prostu nie da się wyręczać dzieci we wszystkim, jeżeli ich jest więcej. Oczywiście przy jednym jak najbardziej też, tylko trzeba, to jest już wtedy świadomy wybór, natomiast przy czwórce to wychodzi w pewnym sensie naturalnie. No właśnie, ja to znam, bo oboje jesteśmy z Robertem mega aktywni zawodowo. Wiadomo, każdy chce mieć czas dla siebie, dla znajomych i dzieci no zawsze są tam w centrum tej uwagi, ale no nikt nie chciałby być umęczony i źle się czuć we własnym domu, z własną rodziną. Zgadza się, wszyscy jesteśmy członkami tej samej rodziny. Mhm. I teraz tak, wracając do tej fikcji, jej braku, czy później jej dawkowania, skąd to się w ogóle wzięło? Pedagogika Montessori zakłada, że dziecko od okresu prenatalnego do około 6 roku życia i to jest umowne. U jednych to jest wiek 5 lat, u innych 7. Dziecko posiada tak zwany chłonny umysł, czyli chłonie, jagomka, całe swoje otoczenie. I to jest w sumie to, co mi się najbardziej podoba w tej pedagogice. A do tego trudno odróżnić takiemu dziecku prawdę od fałszu. To było na przykład dla mnie zaskoczeniem. Dlatego Montessori zaleca ostrożność w wprowadzaniu fikcji, bo można, po pierwsze, więcej zaszkodzić niż pomóc rozwojowi dziecka, a po drugie, można lepiej wykorzystać ten okres, aby ukształtować malucha. To znaczy w tym momencie życia nasz gatunek chłonie tak szybko, rozwija się tak szybko, że to już nigdy w życiu się nie zdarzy, więc fajnie to wykorzystać. Ale ja zawsze powtarzam, że to rodzic decyduje, obserwując dziecko. Na pewno się ze mną zgodzisz, że powinniś mi przeczytać każdą książkę lub obejrzeć to, co leci na ekranie, zanim zapoznamy z tym maluszka. Nikt nie zna dziecka tak jak my i wie, co może je zainteresować, a co może po prostu przerosnąć. Ja myślę, że to się sprawdza nie tylko w przypadku małych dzieci, ale też starszych. Ja tutaj sobie przychodzi mi do głowy przykład książki Odpowiedz mi. Mam nadzieję, że nie przekręcam teraz tytułu. To jest książka z wydawnictwa Dwie Siostry. To jest książka dosyć kontrowersyjna. Ona porusza kontrowersyjne tematy seksualności, różnych orientacji seksualnych. Odpowiada na bardzo, bardzo wiele różnych pytań, które przychodzą dzieciom do głowy na różnych etapach życia. Dlatego, no i to jest dla mnie taki kluczowy przykład książki, której nie da się, z którą nie da się dziecka zostawić samego. I widzę to po moich dzieciach. Jak czytamy tę książkę razem, to one słuchają uważnie, dopytują. Jest to początek do jakiejś rozmowy, dyskusji, która wychodzi często zupełnie, kończy się zupełnie gdzie indziej, idzie w różne inne drogi i bardzo dobrze. A jeżeli te dzieci wezmą tę książkę same, no to się zaczynają śmiechy chichy. Bo to są takie tematy, szczególnie jak mają tak około 8-10 lat, to wiadomo, że takie tematy okołoseksualne... Tak. I to już jest dla nich ciekawe, jeszcze nie do końca zrozumiałe, ale już wiedzą, że to jest jakieś tam tabu. I no i jest to dla nich zabawne i myślę, że tutaj trochę złego tej książce zrobiły ilustracje, bo one, no właśnie, one nie są realistyczne. One są dosyć specyficzne. Przypomina mi się jedna ilustracja, na której zawsze się moje dzieci zatrzymują. To jest ilustracja do pytania o to, jak długi może być członek, albo jakie, dlaczego są różne długości, czy no coś w tym stylu. Tam są krótkie pytania i kilkuzdaniowe odpowiedzi, zawsze zilustrowane. I teraz no, pytanie jak pytanie, można, jest rzeczywiście w 100% merytorycznie to wyjaśnione medycznym językiem, natomiast ilustracja przedstawia mężczyznę,
który ma rzeczywiście członek bardzo, bardzo długi i to tak długi, że oplata mu nogi, brzuch, wychodzi przez plecy, przez ramię. No możesz sobie to teraz wyobrazić. No i teraz jak reaguje dziesięciolatek, który ogląda, czy ośmiolatka, która ogląda taką książkę? No po prostu śmiechem. A gdyby nie ta ilustracja, i w tym momencie mnie już się kończą jakby pomysły, żeby ich zainteresować odpowiedzią na to pytanie merytoryczną. No bo oni nie są w stanie przejść wobec tego rysunku. Koncentrują się na tej ilustracji. Tak, zdecydowanie nie są w stanie w ogóle przejść wobec niego obojętnie. I tutaj bym powiedziała, że dobór ilustracji może niekoniecznie trafiony, trzeba było może iść w trochę bardziej realistyczne, ale sama książka jest bardzo wartościowa, tylko właśnie musi być czytana przez dziecko razem z rodzicem, nawet dziesięcioletnie dziecko, które czyta płynnie. Dokładnie. A wiesz, tym, że to jest taka prowokacja, no nie wszyscy to lubią. Ta ilustratorka to jest Anke Kuhl. Ona jest z Niemiec. I to ta sama, która ilustrowała naszą książkę To wszystko rodzina. Wokół od tylu lat jest tyle dyskusji i właśnie też ilustracje są powodem tej dyskusji. No, ale cieszę się, że w tej kwestii się zgadzamy, że fikcję nawet z dziesięciolatkiem czasem trzeba przegadać. Zgadza się, to prawda, to prawda. To jest argument za tym, że rzeczywiście tutaj w tej książce fikcyjne, powiedzmy, o rysunki, fikcja w ilustracjach nie trafiła. Nierealistyczne, o tak, bardzo dobre słowo. Tutaj nie trafione, zdecydowanie moim zdaniem. Dobrze, wróćmy do Montessori. Wydaje mi się, że przeczytałam cały internet, albo przynajmniej pół internetu na ten temat. Wypisałam sobie kilka tez, które się dosyć często przewijają i będę je tak teraz podrzucać. Chciałabym, żebyśmy je omawiali. Ja powiem, jak to wygląda z mojego doświadczenia, z mojej, nie chcę powiedzieć pracy, ale rozmów i przeglądania, czytania książek z dziećmi, a ty powiesz, jak to wygląda z twojego doświadczenia. Przejdziemy przez kilka takich punktów, które pedagogika Montessori wymienia w związku z fikcją i czy w ogóle z książkami dla dzieci. I bardzo ważna rzecz, nie mamy w tym podcaście ambicji, żeby ten temat wyczerpać, bo jest to po prostu niemożliwe. Natomiast chciałabym nakreślić kilka dróg, zatrzymać się przy kilku punktach na dłużej i dać taki przyczynek do rozmowy, która mam nadzieję później się jakoś w komentarzach być może rozwinie. No właśnie, wiesz co, więc ja tylko dlatego się zgodziłam z tobą poruszyć ten temat. Bardzo się cieszę. Wiesz co, ostatnio widziałam takiego mema, że rodzice się dzielą na tych, którzy karmią piersią albo butelką, dają smoczka albo nie dają, na przykład kciuka, rozszerzają dietę metodą BLW albo o zgrozo łyżeczką, śpiących dziećmi lub nie, a teraz jeszcze na tych, którzy w tych czasach pandemii posyłają dziecko do przedszkola albo absolutnie nie. No, ale my nie chcemy z Ewą brać udziału w tym. My chcemy po prostu porozmawiać o książkach i żeby było przyjemnie. Zgadza się. Rozmawiamy, nawet jeżeli porównujemy, to nie wartościujemy. Taki jest cel i założenie i miejmy nadzieję, że będzie się to przewijało. Że się uda. Że się uda. Tak jest. Uda się, bo to nie jest nasza pierwsza rozmowa. Moment, argument, teza, co do której zgadzam się w 100% z pedagogiką Montessori, to są pierwsze lata życia, pierwszy rok, może pierwsze dwa lata życia. Jeżeli chodzi o książki dla dzieci, oczywiście, i o fikcję w książkach dla dzieci. Moim zdaniem również małym dzieciom powinno się pokazywać książki jak najbardziej, ilustracje w książkach jak najbardziej realistyczne, nawet żeby to były zdjęcia zwierząt czy roślin. Zawsze mi to zgrzytało, zawsze się zastanawiałam, jakim cudem to roczne czy półtoraroczne dziecko, jak widzi w książce, powiedzmy, świnkę Pepę, to ma potem pójść, nie wiem, gdzie teraz da się świnie zobaczyć w rzeczywistości, ale to powiedzmy psa, jak widzi jakiegoś rysunkowego narysowanego, idzie potem ulicą. Jak on ma, on czy ona, to małe dziecko, skojarzyć ten rysunek zwierzęcia z tym rzeczywistym psem, który idzie obok niego i który no może rzeczywiście wygląda podobnie, no bo ma korpus, ma głowę, ma ogon i ma cztery nogi, ale wiele zwierząt jest tak zbudowanych. Jakim cudem to dziecko ma sobie te fantazyjne obrazki przełożyć na rzeczywistość? Więc zdecydowanie, jeżeli chodzi o małe dzieci, to zdjęcia i jak najbardziej realistyczne obrazki w książkach, jestem na tak. Dokładnie.
Jeszcze raz, to my rodzice najlepiej wiemy, kiedy wprowadzić dziecku poszczególne elementy. I to nie tylko w książkach, ale też w grach, filmach i tak dalej. Dla nas, to znaczy dla mnie, dla Roberta, punktem zapalnym było, jeśli chodzi o poznawanie rzeczywistości przez Floriana i omówienie tego w książkach, jak poszliśmy na spacer, on miał wtedy około roku, i przyleciał nam przez ulicę czarny kot sąsiada. No i wskazując na niego, Robert mówi, że to kot, a Florian mu odpowiada, nie, hał, hał, aby znowu nie, że to kot. No i tak żeśmy się z nim kłócili, a że to mały indywidualista, więc jego frustracja się... To was przegadał i powiedzieliście na końcu, tak, to jest. Nie wkręcamy dziecka. Ale był mega tym sfrustrowany i jak, i wiesz, przyszedł do domu i pierwsze co, to wyciągnął książkę kontestową, w której był czarny kot, ale był też balonik, nocnik, inne elementy, to znaczy to nie była książeczka tylko o zwierzętach, tylko różne elementy, i on pokazał tam hał, hał, i się dalej z nami kłócił, że to nie mamy racji. I wtedy powiedziałam, no way, no nie możemy tak funkcjonować. Bardziej mi jego frustracja niż niewiedza przeszkadzała. To znaczy, że on jakby ufał nam, patrzył nam w oczy, jak przerabialiśmy tą książkę i rozmawialiśmy o tym, a tu nagle na ulicy czarny kot i ja się z nim nie zgadzam. No dla niego to było bardzo frustrujące. No i za radą Montessori zaczęliśmy kupować książki, które mają realistyczne ilustracje. No i problem zniknął, a przy tym Florian się mega rozwinął słownikowo, jak to w tym wieku bywa. No było widać od razu ten chłonny umysł, który chcieliśmy pociągnąć dalej. No i teraz mamy do tej pory mamy tak samo, że widzimy, że w wielu sytuacjach te filtrowanie przez nas książek się naprawdę sprawdza. Nie zawsze, ale w wielu przypadkach. Wspomniałaś o książkach kontrastowych, to jest taki zapalny przykład. Ja powiem szczerze, że przy wszystkich naszych dzieciach, przy całej czwórce, te książki kontrastowe się w ogóle zupełnie nie sprawdziły. To był pierwszy wybór. Pierwsze książeczki, jeszcze takie harmonikowe, kartonikowe, które kupowaliśmy dzieciom, bo tak trzeba, bo dzieciom kupuje się książki kontrastowe. I żadne dziecko nie było tym zainteresowane. Nie wiem, może po prostu dlatego, że były za małe i były bardziej zainteresowane twarzą rodzica, albo biegającym wokół... O, i to mówiłam, to sorry. Tak, że najlepsza książka kontrastowa to jest twarz rodzica, prawda? Tak, najlepiej jak się wydrukuje zdjęcie całej rodziny, włoży do albumu i zrobi podpisy. To jest najlepsza książeczka dla maluszka. Dla małych dzieci. Tak. No właśnie, i widzisz te książki, w których było kółko na czarnym tle, białe, albo czarny trójkąt na białym tle, czy w ogóle cokolwiek nie innego. Ruszało. Kompletnie ich to nie ruszało, nas to kompletnie nie ruszało, w ogóle nie mieliśmy nawet ochoty tych książek otwierać, dużo bardziej interesujące już jak było starsze rodzeństwo, było właśnie starsze rodzeństwo biegające naokoło i robiące jakieś dziwne wygibasy, niż jakieś najbardziej popularne książki kontrastowe. I powiem ci, że kiedyś rzuciłam ten temat na Instagramie u siebie i podobny był odzew, więc ja nie wiem, no ktoś te książki kupuje, oczywiście my też je kupiliśmy, więc one schodzą, natomiast czy one później leżą na półkach nieużywane, czy rzeczywiście jakieś dzieci są nimi zafascynowane. Nie wiem, z mojego rozeznania wynika, że rzadko. Dokładnie. Podam ci jeszcze jeden przykład, bo ciągnę te realistyczne właśnie zdjęcia w książkach. Florian jest dzieckiem, który bardzo szybko zaczął mówić. Miał 20 miesięcy po polsku, kilka miesięcy później po niemiecku, pełnymi zdaniami, że można było się z nim swobodnie komunikować. I miał wtedy mega fazę na psy, jak chyba każde dziecko w tym wieku.
Więc dużo żeśmy o tym czytali. Kupiliśmy atlasy zwierząt, które były w większości popularne rasy psów, tak z 20-30, już nie pamiętam, ale te, które można normalnie na spacerze spotkać. I on też właśnie robił, jechaliśmy biegówką do parku, przechodziło tam pełno psów, a on mówił, o to border collie, to cocker spaniel, to dalmatyńczyk i jakby się tym jarał, że widzi coś prawdziwego na żywo, co wcześniej widział w książce. No i kiedyś gościliśmy znajomych i on przyniósł tą książkę, no tak jak jego ulubiona książka, chciał pokazać i otwiera, no i wymienia tak te rasy. A oni, wow, rośnie wam drugi Einstein. No nie, no bez przesady, tak? Każde dziecko tak ma, czy może mieć. Tu chodzi o potrzebę chwili, o pasję, nazywanie, ćwiczenie pamięci, rozwój słownictwa. Z tą różnicą, że to odpowiednio wcześniej zauważyliśmy, podsunęliśmy mu odpowiednie materiały, przejrzeliśmy dosłownie kilka razy, no i pykło, nie? Interesował się tym i dostał to, co tak, chciał. Tak, tak, dokładnie. Miał po prostu fazę wrażliwą na taki temat i akurat te atlasy i takie czytanie z nim pomogło. No i wiesz, to jest tak, że dobrze wtedy spędzamy też czas z dzieckiem, poznajemy go, możemy obserwować to, co ci mówiłam, że jest dla mnie najważniejsze w Montessori, ale też to nasze podejście do tematu jest fajne. Ja myślę, że każde dziecko prędzej czy później załapałoby to i tak. No ale jest jedna taka podstawowa rzecz. W internecie ludzie lubią dzielić rodziców na tak zwanych świadomych i nieświadomych. Ja bym tego tak nie nazwała. Po prostu wiedzieliśmy, że mamy dziecko z trudnościami, które ma obniżone napięcie mięśniowe, a to bardzo wpływa na rozwój mowy. Jest wielojęzyczne, więc dla nas w tym momencie takie ćwiczenia były kluczowe, a nie chcieliśmy też, wiesz, zmuszać go do czegoś, tak jak teraz ile przedszkolaków, co drugi czy trzeci przedszkolak ma problem i musi mieć ćwiczenia logopedyczne. Myśmy chcieli tego uniknąć, więc po prostu wykorzystaliśmy metodę, wykorzystaliśmy fazę, no i się udało, nie? Ja myślę, że to po prostu chodzi o to, że sami się na to zdecydowaliśmy. Nie każdy chce, tak, wyczuliście nie każdy moment. Ma na to czas i to też jest okej. Okay. Tak, to prawda. Nie każdy ma na to czas. To też jest kluczowe stwierdzenie. Fazy to jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Ja mam podobną anegdotę ze swojego życia z dziećmi, taką einsteinową powiedzmy, bo wydaje mi się, że teraz spróbuję sobie przypomnieć, które to było moje dziecko, ale wydaje mi się, że to było moje pierwsze dziecko, najstarsze. On miał około 3 lat wtedy. Byliśmy na spacerze, też szliśmy sobie między blokami i na blokach są takie skrzynki z napisem gaz co jakiś czas. No, one są dobrze widoczne, bo są zazwyczaj na jakichś żółtych drzwiczkach. A Franek miał wtedy też tak zwaną fazę na literki. No i podszedł do tych drzwiczek i czyta G, A, Z. I też jakiś człowiek przechodził obok i mówi, matko, genialne dziecko, ile on ma 3 lata? On tam nawet chyba niecałe miał. I potrafi czytać. No nie, on nie potrafił czytać. On po prostu rozpoznawał te literki jako jakieś symbole. Tak jakby tam był narysowany symbol kota właśnie, czy psa, to by powiedział o kota, to powiedział o G. Nauczył się czytać 3 lata później, tuż przed 6 urodzinami. Czyli w miarę normalnie, tak jak średnia... Tak jak średnio dzieci uczą się czytać. Natomiast czy jest to genialne dziecko? Oczywiście, że jest to genialne dziecko, jak wszystkie moje dzieci, w ogóle jak wszystkie dzieci wszystkich rodziców. No właśnie, wtedy miał fazę na literki. My mu podrzucaliśmy w związku z tym literki, co też nie było trudne, bo książek dla dzieci z literkami, jakiś tam z alfabetem jest też bardzo dużo. No i po prostu to chłonął. Później to zapomniał. I wrócił do tego po jakimś czasie, kiedy znowu zaczęło go to interesować. Ale wchodzimy tutaj w fazy, odbijamy w dygresję. I dobrze, że odbijamy w dygresję, ale nie zapędzajmy się za daleko. Wróćmy do fikcji. I chciałabym się teraz uczepić tych 6 lat. Mówisz 5-7 lat, że ta granica jest płynna, ale jednak gdzieś ona się tam pojawia w okolicach końca przedszkola, zerówki, takiej granicy. Tak, ale my już z Florianem teraz, on ma 4 lata, wprowadzamy dużo.
duże elementy fikcyjne, bo widzimy, że na nie on jest gotowy, albo że po prostu chce, bo dziecko z przedszkola przyniesie coś, no i się pyta, tak. no to co, nie zamknę go przecież przed światem pod kloszem, a nie chodzi do przedszkola Montessori, tylko normalnego przedszkola, więc no, siłą rzeczy czasami to jest wcześniej i podobno jak się ma starsze rodzeństwo, no to też wcześniej już obcują dzieci z tym się interesują. No, ale przerwałam ci, sorry. Przerwałaś, ale bardzo dobrze, bo mówisz o rzeczach, o które... Właściwie nie wiem, czy dobrze, bo mówisz o rzeczach, o których ja chcę mówić. Ale postaram się nie powtarzać. Nie, właśnie o to mi chodzi, że ta granica 6 lat jest bardzo płynna i dlatego ja mam taki opór przed trzymaniem się ściśle takich wytycznych, bo co prawda teraz między 2. a 6 rokiem życia mam lukę w domu, jeśli chodzi o dzieci, bo nasz najmłodszy syn ma 2 lata, będzie miał 2 lata w lipcu, a później dzieci mają 6, 8, 10. No ale właśnie mogę teraz obserwować na żywym organizmie, jak kształtuje się to podejście do książek, bo mamy w domu różne książki i typu montessoriańskiego i całkowicie fikcyjne i z takimi ilustracjami, z takimi i z większą ilością tekstu, z mniejszą. No i ten 2-latek ma teraz swobodny wybór. Może sobie wybierać, co tylko chce. I już w wieku 2 lat on przynosi książki, które właśnie mają w sobie dużo fikcji. Są jakieś, nie wiem, owoce z oczami, zwierzęta, które mówią, i jego to strasznie bawi i odnajduje się w tym, widzi, że to jest pies, natomiast bardzo to lubi. A teraz starsi, 6-latek, wychodzi teraz, że nie znam moich dzieci, ale okej, trochę mi się mylą, to prawda. 6-latek i 8-latka, oni już od jakiegoś czasu żyją, powiedziałabym, w 2 światach, i realnym, i w świecie fikcji, i doskonale, moim zdaniem, przynajmniej tak jak ja to widzę, doskonale go odróżniają. Na przykład czytają książkę, komiks Tomasza Samoilika o ryjówkach, w którym wszystkie zwierzęta są uosobione i wszystkie chodzą, gadają i mają uczucia i łączą się w pary i rozmawiają ze sobą, ale mimo wszystko w tym komiksie jest przemycone bardzo dużo wiedzy z biologii, o życiu zwierząt, o życiu ryjówek, akurat w tym konkretnym komiksie. Linki do wszystkich tych książek wrzucimy i tytuły na stronie ewapopielarz.pl, gdzie będzie ten podcast opublikowany. No i właśnie oni są w stanie doskonale odróżnić te światy, wyciągnąć z tego wiedzę dotyczącą ryjówek, a przy okazji bawić się oglądając, czytając książkę o ryjówce, która sobie chodzi i gada z pająkiem i mówi, że go nie zje, bo ona jest, ma takie dobre serce, że ona go nie zje i przez to głoduje niestety. A ryjówki muszą jeść bardzo często, bo są takimi małymi zwierzakami i je to bawi. Ale z kolei 10-latek, mam wrażenie, powoli... Nie chcę powiedzieć, że odchodzi tak radykalnie od świata fikcji, ale wydaje mi się, że zaczyna teraz wybierać bardziej książki realistyczne. Bardziej się skłania w stronę książek popularno-naukowych, takich, to brzmi dumnie, ale oczywiście dla dzieci. Albo w stronę książek biograficznych, czego ja już kompletnie nie rozumiem, bo biografii nie lubię, a jeszcze jak to są biografie jakichś piłkarzy, to już w ogóle jest dla mnie nie do przejścia. Natomiast on te książki pochłania na tony. No i właśnie, do sedna. Dlaczego akurat ten 6 rok ma być taką magiczną granicą, od której można już wprowadzać fikcję, a wcześniej lepiej nie? U jednych dzieci będzie to granica 5 lat, a u innych 7 lub nawet później, wiesz, nawet i po dorosłość, podobno adolescencja może trwać do 50, więc... No chyba każdy z nas zna kogoś, kto myśli, że programy typu Dlaczego ja albo Ukryta prawda dzieją się na serio, mimo że scenariusz jednego odcinka jest podobny do drugiego, podobne, w podobnych miejscach kręcą, centrum Wrocławia. No ale wiesz, tam grają prawdziwi ludzie, to musi być na żywo. No tak, to, ale... to jest moja, nie kontynuujmy tego tematu, to jest moja trauma z patologii ciąży, tam to leciało kilkanaście godzin dziennie, nie. A pomyśl sobie, że moja koleżanka to tłumaczyła z niemieckiego na polski. Bo to przecież są wszystko scenariusze napisane i na licencji kupione. Bardzo współczuję. Tak. Ja też współczuję jej. No, ale ci aktorzy mimo wszystko grają amatorsko. To samo dotyczy, nie wiem, plotek, przesądów, snów, no czegokolwiek, tak? Wracając do dzieci. Obserwujemy dziecko, wdrażamy powoli, patrzymy na reakcje, filtrujemy i decydujemy.
Co dalej? Czy dziecko już jest gotowe, czy nie jest gotowe? U Floriana faza Indian i dinozaurów jest ok, a już na przykład latających dywanów czy smoków, no to nie, to jeszcze nie jest ten czas. I dlatego ta granica jest no mniej więcej między 5 a 7 rokiem życia. A dlaczego? Bo po tym okresie według Montessori zmieniają się potrzeby dziecka. Dziecko około 12 roku życia pogłębia tę wiedzę ekspercką, która go zaczęła interesować tam tuż po tym 6 roku życia. Zaczyna się u niego totalna niezależność intelektualna. Pewnie już mu nie przegadasz, co ma czytać, jak ma czytać, nie? Te biografie piłkarzy i tak dalej. Oj, nie, ja nawet nie próbuję już. No właśnie. Ma wiedzę ekspercką, ten twój Franek i drąży temat i to jest fajne, że drąży na tyle, ile mu się chce i do jakiego punktu chce dojść. Że już nie jest tym maluchem, który mama, a czemu to, a dlaczego tamto, a dlaczego siamto. Tylko, że bierze sobie książkę, jak grubą tam chce, na ile ma siłę, na ile go interesuje, na ile chce, drąży temat, może jasne prosić rodzicom o pomoc i tak jak mówisz, dzieli się potem tą wiedzą, tak trochę kozaczy, nie? A mamo wie, że to, a mamo wie, że tamto. Oj tak, quiz z Harry'ego Pottera, to nie przegadasz, nie ma szans, wszystkie wygrywa. Ale zobacz, to są takie spirale. Nie, jak wróćmy do tego, do tych literek G, A, Z. Trzylatek, czyta te literki jako symbole, bo lubi literki. Sześciolatek zaczyna się wkręcać znowu w literki, ale pogłębia to, bo już zaczyna je łączyć w zdania i zaczyna czytać. Później za kolejne 3-4 lata, kiedy ma 10 lat, wraca znów do tych samych literek, czy do tych samych tematów. Bo on też miał oczywiście między tym 6 a 10 rokiem życia etap, kiedy przestał na chwilę czytać. Ale potem znowu wrócił, bo znowu odkrył w tym cokolwiek, coś innego. I to tak wraca i nakręca się i pogłębia się coraz bardziej. Dokładnie. A potem będzie miał 14, 15 lat, czy może wcześniej, bo dzieciaki teraz też wcześniej dorastają. I znowu będzie faza na ja, moje, najmojsze, skąd jestem, skąd pochodzę, dokąd zmierzam. Nie kontynuujmy tego tematu. Moje ciało i tak dalej. I to jest kolejna faza w życiu dziecka. A u was właśnie, powiedz jak to u was jest z tą fikcją, bo Florian chodzi do przedszkola, tak? Więc tam dzieci oglądają Świnkę Pepe, Ci Patrol, co tam się teraz ogląda. On dopóki... on poszedł do przedszkola, jak miał 2,5 roku, czyli prawie 2 lata temu. I on wtedy w ogóle nie znał ekranu. Prawie w ogóle. No a w naszym przedszkolu niestety puszczają im tam trochę bajek. I przynosił te wszystkie psie patrole i... Czekaj, jak ono się nazywa? Nawet gdyby nie puszczali bajek, bo u nas w przedszkolu, to o ile i tak mi wiadomo, bajek nie ma. Się bawią w postacie z tych trochę bajek. Tak, ale poza tym książki bajkowe się tam pojawiają. Tak, właśnie z Psim Patrolem czy ze Świnką Pepą. Dokładnie, i do tych książek potem wrócę, bo to jest fajny temat. No nie oderwiemy dziecka od rzeczywistości. Jasne, jeśli się dzielą, mają wspólny temat. Okej, ale no trzeba być czujnym, nie? Bo niektóre rzeczy go przestymulowywały, jak przychodził po przedszkolu do domu, nie radził sobie z pewnymi rzeczami. Ale też z takich domowych tematów, to nie zapomnę, jak dorwał książkę Jasia i Małgosi, braci Grimm w oryginale. No i potem mu się to śniło w nocy, nie? Że jego mama, która wiesz, na tym etapie jest jeszcze najbliższa jego, najbardziej zaufaną osobą, wsadzałam go w kotłowni do pieca. I on się obudził obok mnie z takim płaczem i w ogóle nie chciał ze mną rozmawiać, odpychał mnie, powiedział tylko, co mu się śniło i uciekł do taty, no bo on myślał, że ten sen był taki realny, że faktycznie ja chciałam mu zrobić krzywdę, a jestem osobą, która jak krzyknie na niego, to raz na pół roku, nie? Jakby jestem przeciwna agresji jakiejkolwiek i zawsze rozmawiam na różne tematy bardzo delikatnie i
Był to dla mnie szok. No ja go do pieca złożyć? Mm-hmm. Oprócz tego, że to jest no irracjonalnie totalne. Jak rozalkę na trzy zdrowaśki. Dokładnie. To jeszcze czemu ja? Czemu nie kto inny w tym śnie, tylko ja? No i podobno było z Biblią, bo my codziennie czytamy historie biblijne przed spaniem zazwyczaj. No i wiesz, święta Bożego Narodzenia, pierwsze, które świadomie przeżył, to było jak miał 2,5 roku. No to przyszły super, wiesz, przez cały adwent codziennie coś i bardzo go to interesowało. Mhm. No ale potem przyszły wielkanocne i on chciał tak samo to przeżywać. Myśmy chcieli mu coś przekazać, ale kurczę, no było to dla niego bardzo frustrujące, bardzo ciężkie, nie rozumiał. Przyszedł temat śmierci, wieszania na krzyżu, cierniowej korony, już nie mówię o drodze krzyżowej, ale wiesz, te przynajmniej podstawowe symbole, które widzi w kościele czy gdzieś tam, no to przerastały go totalnie. Rok później przeszedł to całkiem inaczej, dużo rozumiał, dużo pyta, więc no po prostu wtedy nie był na to gotowy, był wrażliwy, empatyczny, nie rozumiał tego, płakał z tego powodu, że komuś się dzieje krzywda. No i taki był, no. Ale wiesz, każde dziecko jest inne i nam się trafiło takie. Nie wiem, jakie będzie kolejne. Czy też tak będziemy musieli uważać z tym. To prawda, właśnie widzisz, tu dochodzimy moim zdaniem do kluczowego momentu w tym całym świecie fikcji i być może on determinuje to moje podejście do fikcji w książkach dla dzieci, bo moje dzieci, ja nie chcę powiedzieć teraz, że one nie są wrażliwe, bo oczywiście są, natomiast oprócz tej swojej wrażliwości na pewne tematy i w pewnych obszarach są, wydaje mi się, dość mocno stąpające po ziemi i ja na przykład nigdy nie miałam nie powiem, że z całą czwórką, bo najmłodszy jeszcze nie wiem, zobaczymy, może rzeczywiście będzie inaczej, natomiast cała starsza trójka nigdy nie miała żadnych problemów z jakimiś drastycznymi elementami w książkach. Pamiętam, jak rozmawiałam z koleżanką, która ma córkę w wieku mojego najstarszego syna. Oni wtedy mieli tak po około 3-4 lata, 4 chyba, i ona opowiadała, że nie może córce czytać Czerwonego Kapturka. Bo ona się boi wilka, bo on tam zjadł tą babcię. Tak, i brzuch rozcięty, i gdzie te kamienie, a co z tym kapturkiem? I to jest takie straszne, że ten wilk zaraz właśnie, tak jak mówisz, że wilk przyjdzie gdzieś we śnie i jeszcze nie wiadomo, co mi zrobi. Natomiast ja byłam szczerze zdziwiona, bo myśmy czytali Czerwonego Kapturka i nigdy nie było takich reakcji w ogóle. W ogóle w ten sposób dzieci nie reagowały. Wręcz mieliśmy słuchowisko, do tej pory mamy, do tej pory bardzo dzieci je lubią, bajki, grajki o Czerwonym Kapturku. I one uwielbiają słuchać tego Czerwonego Kapturka. Nie wiem, może słuchowisko jakoś łagodzi ten przekaz, ale no nie wydaje mi się, wręcz przeciwnie. Ono może go urealnić jeszcze bardziej, bo tam są różne głosy, zmieniają się i tak dalej. Poza tym działa wyobraźnia i wszystko zależy od tego, jak dziecko sobie to wyobrazi, ale no lubią tę bajkę do tej pory tak bardzo, że już cytaty z tej bajki weszły do naszego życia i mówią hasła typu dobre są każde zęby, które prowadzą do gęby. To jest po prostu przy każdym posiłku prawie, tak się zaczyna prawie każdy posiłek w naszym domu. Albo jak, nie wiem, jedno dziecko jest w łazience, drugie chce wejść do niego i puka, no to się wtedy pojawia hasło, dochodzi hasło z zewnątrz, kto to puka i czego tu szuka? Jak mówił wilk, kiedy nie inaczej, tak to chyba babcia mówiła, nie wiem, ja jestem, nie jestem w temacie, oni są od tego ekspertami i pewnie pomyliłam coś w cytacie, oni by to powiedzieli idealnie. Ale właśnie, być może mój pogląd na fikcję w bajkach jest taki dlatego, że oni nigdy tego tak mocno nie przeżywali. Żadne z moich dzieci. Czyli jednym słowem, wszystko sprowadza się do tego, jak wrażliwe i na jakim etapie, w jakim wieku jest dziecko. I też trzeba na to zwracać uwagę, dobierając książki i fikcję w tych książkach. Idźmy dalej w naszym temacie Montessori. Kolejny argument, na który trafiłam i który trochę mnie elektryzuje, przyznam szczerze, brzmi tak. W świecie bajek
Wszystko jest piękne, słonie latają, lwy nam jedzą z ręki, wszystko jest, do każdego zwierzęcia można podejść, pogłaskać, wszystko jest takie miłe, fajne, cukierkowe. Natomiast potem przychodzimy, zderzamy się z rzeczywistością i ta rzeczywistość jest zła, brudna, brutalna, okrutna, słonie śmierdzą i wszystko jest w ogóle B. I w związku z tym nie należy pokazywać dzieciom fikcji, tylko, bo potem będą rozczarowane światem rzeczywistym. No i właśnie tutaj mam delikatny zgrzyt, bo po pierwsze nie uważam, że ten świat nasz rzeczywisty jest taki straszny, zły, brudny i na każdym kroku śmierdzi, a poza tym wydaje mi się, że takie zakładanie, że rzeczywiście dzieciom pomiesza się tak strasznie rzeczywistość z fikcją, może nie do końca, nie w 100%, nie zawsze, nie we wszystkich przypadkach być zgodna z prawdą. No, mówiąc wprost, czy nie jest tak, że my nie doceniamy możliwości percepcyjnych naszych dzieci, mówiąc w ten sposób? Wiesz co? Tutaj myślę, że nie możemy uogólniać naszych dzieci, bo tak jak już wspomniałyśmy wielokrotnie w tym podcaście, dzieci są różne i podstawą jest ich obserwacja. I tutaj wydaje mi się jeszcze, przepraszam, że ci przerwę, jeszcze bym chciała jedną rzecz dopowiedzieć. Oprócz tego wszystkiego, oprócz tego, że czytamy o lwach, które śpiewają Hakuna Matata, gdzieś tam stoi z boku jeszcze jakiś rodzic, który jednak do 6 roku życia, czyli do momentu, kiedy teoretycznie tej fikcji dzieciom nie powinniśmy pokazywać, jednak zwykle jest przy dziecku, bo on mu tę książkę czyta i pokazuje i on mu może powiedzieć, że to jest lew bajkowy, natomiast teraz jesteśmy w zoo i zobacz, tak wygląda lew w rzeczywistości. Mm-hmm. Ten jest fajny, bo uratował krainę lwów, natomiast ten też jest fajny, ale lepiej do niego nie podchodźmy, bo nam może odgryźć rękę. I to są jakby dwie drogi i dwa światy. I wydaje mi się, że rodzic może jakoś płynnie te światy dziecku połączyć. No tak, ale sama byłaś rozczarowana nową wersją Króla Lwa, prawda? Oj tak, ale to dlatego, że pozmieniali teksty piosenek i ja nie mogłam śpiewać, bo były inne. Widzisz, dokładnie, znam ten temat. Słuchaj Ewa, to jest tak, przed podcastem mi mówiłaś, że rodzice, tak fajnie to określiłaś, mogą tłumaczyć dzieciom z fikcyjnego na nasze. Okay. Tak, zgadza się. Ale ile rodziców to robi? Wiesz, ty patrzysz na swoim przykładzie, swoich znajomych, ja na swoim i my mamy jakiś podobny styl życia i dla nas to jest normalne, tak? U ciebie w salonie, tak jak u mnie, jest książka z półkami na całą z książkami na całą ścianę, a telewizor gdzieś tam indziej jest włączany raz w tygodniu. No, my tak żyjemy. Inni żyją trochę inaczej. Naprawdę wiele dzieci spotyka się z książką dopiero w placówkach, a tam nauczycielka mając 20 dzieci czy więcej nie jest w stanie na pytania wszystkich odpowiedzieć, obojętnie jak bardzo by się starała. No i teraz chciałabym wrócić do korzeni tej pedagogiki Montessori. Dla kogo ona była stworzona? No, dla dzieciaków biegających na samopas po włoskich ulicach, po prostu. Były to czas industrializacji, rodzice szli oboje do pracy, zostawiali na cały dzień dzieci, a one się po prostu szwendały i Montessori je w jakiś sposób przygarnęła i pokazała, patrzcie, na tych i tych pomocach dzieci potrafią sobie radzić, obojętnie jaki mają bagaż genetyczny czy doświadczeń. Pracując z nimi w ten sposób, można z nich taki sam potencjał wycisnąć. I to jest fajne. To, do czego ty się odnosisz, bardzo mi się podoba to porównanie Hakuna Matata i tańczenie z lwem. Odnosi się do nagrania Moniki Borek, którą ja osobiście bardzo lubię. Ona jest ekspertką. Zgadza się, sama mi ją poleciłaś. Tak, przygotowałam się merytorycznie. Dokładnie. I ona jest też świetnym mówcą na konferencjach czy na szkoleniach. Naprawdę super wszystko to tłumaczy. Temat wychowania do pokoju w Montessori i tak dalej. To tylko tak zagajec. U niej świetnie o tym opowiada po prostu.
I jeśli chodzi o doświadczenie rzeczywistości, zacytuję panią Monikę. Książka jest przedłużeniem tego, co dziecko jest w stanie doświadczyć w rzeczywistości. No i wiesz, mamy różne pojęcie, mimo że skończyliśmy, nie wiem, szkoły, studia i inne rzeczy, jakby jesteśmy też obyci, my jako dorośli ludzie z różnymi światami, no to wiele ludzi nadal myśli, że Indianie mieszkali tylko w tipi, że ludzie rzucali im dinozaury kamieniami. Albo to, że ostatnio właśnie taką dyskusję na jednej facebookowej grupie czytałam, że do każdego psa można podejść bez pytania i pogłaskać i potem wiesz, jeśli jest jakaś sytuacja konfliktowa, dziecko, nie wiem, zajdzie od tyłu, to jest problem, bo albo zaszczeka, albo ugryzie, albo jeszcze inna tragedia się stanie. Chodzi o jedną główną rzecz, żeby dziecko najpierw doświadczyło rzeczywistości, obycia z nim, a później fikcji. No i w drugą stronę też to działa, wiesz, bo na przykład ile jest ludzi, którzy ma, no nie powiem, że fobie jakieś wrodzone, ale uprzedzenia, nie lubi pająków, dżdżownic, czy chociaż boi się psów bezpodstawnie, bo nigdy nie doświadczyło z nimi, nie obcowało w jakiś sposób, nie czytało o tych realnych zwierzętach czegoś i po prostu... są uprzedzeni i nie. I tak samo jeśli chodzi o kontakty międzyludzkie, tak? Jeśli coś jest inne, obce, to od razu mamy blokadę i od razu włączają się samoistnie, to się dzieje w naszym mózgu, stereotypy. A im wcześniej przerobimy tą rzeczywistość, tym będzie nam łatwiej. Okej, okay, ale wracając do tego fajnego podsumowania, książka równa się przedłużenie rzeczywistości. Widzę, że takie podejście w książkach dla dzieci jest naprawdę potrzebne i ono się sprawdza. Zobacz, dlatego właśnie wydaliśmy te ostatnie dwie kartonówki, moje pierwsze podróże samolotem i pociągiem, czy chociażby to dziecko w brzuchu mamy, bo łatwiej jest dziecku oswoić nowe, nieznane, stresogenne przeżycia, stawić czoło jakimkolwiek wyzwaniom, jak są takie książki pomagajki. Zresztą bardzo jest dużo pytań na grupach książkowych o książki odnośnie adaptacji przedszkolnej, śmierci bliskiej osoby, czy rozwodu, tak jak w tej naszej To wszystko rodzina. Jakby można dziecko na coś przygotować, albo można coś z dzieckiem przerobić. Pamiętam, że jak lecieliśmy pierwszy raz samolotem z Florianem, to właśnie te moje pierwsze podróże samolotem w wersji niemieckiej, one nas ratowały, bo on po prostu był zamrożony tą ilością ludzi, kolejkami, hałasem i tak dalej. A w tym momencie mu mówiłam, pamiętasz co było w książce? Teraz oddajemy paszport, teraz oddajemy bilety, teraz oddajemy bagaże, teraz robimy to, teraz wchodzimy przez korytarz. I w tym momencie ja widziałam, jak od razu z niego napięcie schodziło, się luzował. Nowy etap był w tej naszej podróży. On znowu był zamrożony, zablokowany. Znowu mówiłam, na tej stronie było to i to. O, faktycznie znowu był uśmiech, wiedział co robić, gdzie dać plecaczek, jak ma się zachować. I tak jest no, z każdą inną historią w życiu dziecka. Dlatego... pomijając fikcję, tak czy nie, uważam, że książki, które pomagają zaznajamiać się ze światem, odkrywać go, poznawać, nie bać się go, są super rozwiązaniem i bardzo dobrze, że są. Tu się zgadzam w 100%, natomiast ze stwierdzeniem, że zawsze najpierw rzeczywistość, potem fikcja, popolemizowałabym, natomiast założyłyśmy z góry, że nic nie zakładamy i nie. Tak, i że nie dochodzimy na siłę do wspólnych wniosków, więc zostawmy to, że się tak ładnie różnimy i rzucam kolejną tezę, powiedzmy już, skoro tak zaczęłam je nazywać. Argument. Dziecko poznaje świat poprzez percepcję. I to znaczy, że zobaczy krowę gdzieś tam
na łące. Powiedzmy, że jakimś cudem jeszcze uda mu się zobaczyć krowę i widzi, oho, to jest krowa, krowa istnieje. Później zobaczy samolot i myśli sobie, tak, to jest samolot, leci, samolot istnieje. Później pójdzie do parku dinozaurów. No i właśnie. No i co to dziecko myśli? Czy ono rzeczywiście pomyśli sobie, oho, dinozaur istnieje, bo on tu jest, bo się rusza, bo to jest taki fajny park, że mamy ruchome dinozaury i nawet jeden robi siku, bo tutaj gdzieś pod Krakowem jest taki jeden park, w którym dinozaur takie niespodzianki robi, jak się pod nim przechodzi. Czy uzna, że to jest model dinozaura i ten model dinozaura istnieje, natomiast dinozaury wyginęły ileś tam lat temu, tak jak przeczytałem o tym w książce. Tak jak mi powiedziała mama, czy powiedział tata. Czy dziecko tę rzeczywistość, którą zobaczy, uzna za model? Czy uzna za coś rzeczywistego? Przecież jak widzi samolot, no to nie myśli, że to jest latający ptak, tylko myśli, że to jest maszyna zbudowana przez człowieka. To dlaczego tak samo nie może pomyśleć o dinozaurze? Nie wiem, czy ci na to pytanie odpowiem tak bezpośrednio. Ale ja cały czas wracam do tego rodzica, który ma odpowiedzialność za swoje dziecko. I ja się z tobą zgadzam, Ewa. Jeśli dziecko jest na to gotowe i to ty jako rodzic oceniasz, to wszystko gra. Nie wiem, czy masz takie doświadczenie, że czasami dziadkowie, jak bardzo kochają swoje dzieci, czasami po prostu wprowadzili dziecku coś za wcześnie i była frustracja, płacz albo stopień time do, bo no wyprzedzili fakty. To dlatego tak bardzo podkreślam rolę rodzica, bo mówimy o Montessori w wychowaniu takim domowym, a nie przedszkolnym, że ona jest tak naprawdę kluczowa. Jeśli dziecko jest gotowe na tego dinozaura, no to okej. Gorzej, jak będzie miało koszmary z tego powodu, albo nie będzie chciało jechać drugi raz, albo no... Nie będzie chciał w ogóle sztuk książeczek oglądać, no bo ten T-Rex był taki wielki, że się go przestraszył. Mhm. Wiesz co, my jeździmy bardzo często do dinoparku w Krasiejowie, to jest w województwie opolskim, bo tam najwierniej są odtworzone modele dinozaurów w całej Polsce. Tam jeszcze ta sama firma ma gdzieś indziej dinopark, już nie pamiętam gdzie. No i przy okazji... Sprawdzę i napiszę. Przy okazji można pooglądać wykopaliska, bo tam był odkopany jeden dinuś na naszych terenach. I pooglądać pracę prawdziwych archeologów. I to jest mega Montessori friendly. Potem wiesz, przyjeżdżamy do domu... wałkujemy przez następne tygodnie książki o dinozaurach. No i tu się zaczynają schody, bo na rynku jest niewiele książek, które zawierają aktualną wiedzę, na przykład taką, że T-Rex był pokryty piórami, albo to, że mało który dinozaur był zielonego koloru. Niektórzy rodzice się to dowiadują, wiesz, dopiero czytając dinozaurów. W wieku 30-40 lat. Czytając dinozaurów dwóch sióstr, czy tam innych dobrych książek. Ale jeśli ci zależy, żeby dziecko poznało, jak było naprawdę, no to robisz sobie tę robotę, tak? Ale najczęściej wygląda to tak, że rodzic sam się wkręca w temat i to go mega rozwija i ja to widzę po tych naszych wielkich księgach, szczególnie zaangażowanie tatusiów mi się strasznie podoba, jeśli chodzi o wielką księgę pojazdów, no to ile ja dostałam maili, że dumny tata czyta z synem lub córką i potem idą na spacer i z satysfakcją wiedzą, że to jest ładowarka, a nie koparka, czy tam inne nazwy, po prostu się tym jarają, tak jak wiesz, ten twój dziesięciolatek, który kozaczy tą wiedzą ekspercką, no to tak samo, no i przy okazji się nawiązuje więź rodzica z dzieckiem, no to takie słodkie jest, nie? Wyciągnęłabym sobie na swój prywatny wniosek, na swoje prywatne potrzeby taki wniosek, że nawet z tych fikcyjnych dinozaurów można wyciągnąć dobre konsekwencje, więc ale już nie drążmy tych argumentów za, a nawet przeciw. Ale wiesz co, przyszły mi do głowy jeszcze książki takie wybitnie nierealistyczne,
które rzeczywiście jedno z mój trzeciorodny bardzo je lubił. Chodzi mi konkretnie o książki z serii Turlututu, Tuleta. No one są bardzo nierealistyczne. Tam głównym bohaterem jest człowieczek, który ma głowę w kształcie trójkąta, ma jedno oko, w ogóle się składa z kresek. Tyle, że te książki są bardzo, no powiedziałabym, interaktywne. One grają z dzieckiem. Mhm. Tak, aktywizujące. Widzisz, ty znasz te fachowe, branżowe słownictwo. One rzeczywiście angażują dzieci bardzo aktywnie w lekturę i być może właśnie przez to, to nie przypadek, że to mój trzeciorodny najbardziej się nimi zafascynował, bo to jest nasze dziecko, które najmniej jest zafascynowane książkami jako takimi. On nie usiądzie sobie i nie będzie sam z siebie czytał książek i nie powie, że książka to jest fajny prezent. Nie, zdecydowanie to nie jest dla niego fajny prezent. Natomiast te książki lubił bardzo. Zabierał je ze sobą do plecaka w podróż do samochodu i czytał wielokrotnie i na wiele różnych sposobów. Jego to fascynowało, że jak potrząśniemy książką, to na drugiej stronie jedna piłeczka rozmnaża się na 15, które się rozbiegają po różnych częściach kartki. Albo jak zetkniemy kartki ze sobą, to z dwóch kulek w różnych kolorach tworzy się kulka w trzecim kolorze, bo kolory się wymieszały. I ja jestem przekonana, że on na pewnym etapie myślał, że to się dzieje naprawdę w tych książkach, że te kolory się tam naprawdę wymieszały. Mamo, zobacz, naprawdę, ja klasno i światło zgasło w tej książce. No i czy to jest źle, że on tak myślał, że to się dzieje naprawdę? To był taki jego magiczny świat w wieku 3 lat. Wydaje mi się, że to było ciekawe doświadczenie, ciekawy moment w jego życiu. No tak. Wiesz co, czy to źle, to musiałabyś ty ocenić. Pewnie oceniasz, że nie, skoro czytał wielokrotnie i to go mega przyciągnęło. Tak. I teraz takie książki aktywizujące znowu są popularne. Ostatnio Kinderkulka wydała Urodziny Misia i tam też jakby misiu animuje do robienia czegoś dziecko. I tu u najmłodszych dzieci albo u opornych czytelniczo to się naprawdę fajnie sprawdza. Wiesz co, mam też podobne zdanie, jeśli chodzi o temat książek nawiązujących do popularnych bajek, które lecą w telewizji. Oczywiście to nie jest Montessori Friendly, ale... Podobne to znaczy, że one nie są złe same w sobie, tak? Jak takie typowo nie, one nie fikcyjne. Są. Nie, są. Nie są. Nie są Montessori Friendly, nie są. Ale są według mnie genialną rzeczą, jeśli chodzi o dzieci, które nie znają książek albo znają niewiele, ale za to masowo oglądają bajki. No, więc... Bo zainteresują te dzieci, bo znają już te postaci. Łatwiej przekonać takie dziecko do spojrzenia na książkę, w której jest jakiś bohater i na przykład mnie się podobają komiksy Jakari Egmontu, bo dziecko dowiaduje się coś tam o Indianach, uczy to empatii wobec zwierząt, nawiązuje do tej bajki, którą dziecko zna z telewizji i wiesz, takiego 4-latka, który odkąd potrafi siedzieć, to miał przed sobą ekran, a takich jest wiele w naszym społeczeństwie, ogląda bajki na śniadanie, obiad, kolację jeszcze pomiędzy i w domu i w przedszkolu. Jeśli chce się go zachęcić do książki, no to to może być dobry początek. I tu znowu wychodzimy od dziecka. Tak, według pedagogiki, według teorii to nie, to absolutnie nie, ale jeśli mamy takiego dzieciaka i chcemy go książkami zainteresować, no to to jest, wiesz, taki punkt zapalny, który go do tego przekona. I teraz dochodzimy do tezy, z którą ja się dla odmiany zgadzam. I to powiedziałabym, że w 100% się z nią zgadzam, bo jedna z tez pedagogiki Montessori w odniesieniu do książek dla dzieci mówi, że fikcja w gruncie rzeczy nawet nie jest dzieciom potrzebna, bo rzeczywistość jest też albo równie, albo nawet bardziej fascynująca i niesamowicie interesująca i jestem w stanie podpisać się rękami i nogami pod tą tezą i myślę, że moje dzieci także. Bo
naszymi jednymi z ulubionych książek naszych dzieci są na przykład Gabinet Anatomii z wydawnictwa Dwie Siostry, czyli książka, która pokazuje dokładnie, co się dzieje w ciele człowieka. Mamy dodatkowo okulary z trzema okienkami w różnych kolorach i w zależności od tego, przez który kolor patrzymy na tę książkę, to widzimy kości, albo widzimy mięśnie, albo widzimy narządy wewnętrzne. To jest dla dzieci niesamowicie fascynujące. Albo książki o zwierzętach, to jest też taki konik moich dzieci. Ja przyznam się szczerze, że w dzieciństwie książek przyrodniczych nie lubiłam, natomiast teraz odkrywam i nawet zaczęłam sobie kupować książki o zwierzętach dla dorosłych, bo stwierdziłam, że to jednak jest ciekawe. Taka książka jak Pupy, Ogonki, Kuperki, to jest książka, którą moje dzieci uwielbiają. Tam się dowiedziały, że hipopotam bodajże, hipopotam jak się wypróżnia, to kręci swoim małym ogonkiem helikopterek po to, żeby te jego odchody się troszkę dalej od niego rozniosły. I my rzeczywiście, jak byliśmy w zoo, dokładnie to widzieliśmy. I wszyscy ludzie zaczęli odskakiwać, bo no, to rozrzut był dość duży. A moje dzieci zaczęły nagle krzyczeć, że tak, tak, czytaliśmy o tym w książce. To było nawet na okładce. I były tak zafascynowane tym, że widzą to w rzeczywistości. Więc tak, zdecydowanie zgadzam się, że rzeczywistość potrafi być równie niesamowita i opisanie jej w ciekawy sposób w książce dla dzieci też te dzieci przyciągnie, tak jak na przykład było w książce z wydawnictwa Sam, Dziecko w brzuchu mamy. Przecież tam prostym, medycznym językiem jest opisany rozwój dziecka od poczęcia do narodzin w zasadzie, tak? Tak, i tam nie ma nic z fikcji, a dzieci bardzo tę książkę lubią. Dokładnie. To, co przeżyłaś w zoo, to jest naprawdę no, kwintesencją tego, co mnie się podoba, jeśli chodzi o książki, rzeczywistość i dzieciaki, że no, to się przenika, tak? Że widzą coś w rzeczywistości, ugruntują to, tą wiedzę w książce, znowu im się to powtarza w rzeczywistości, jakby w ten sposób tą rzeczywistość chłoną i chcą rozumieć. Super. No tak, a wracając do Dziecka w brzuchu mamy, no to jak ja sobie przypomnę, jakie były dyskusje, jeśli chodzi o nazewnictwo narządów płciowych kobiety, no to faktycznie. I powiem ci, że byłam zdziwiona. My trochę mało telewizji oglądamy, a z Netflixją jesteśmy mega do tyłu z Robertem. Ale niedawno oglądaliśmy biografię Michaliny Wysłockiej, autorki rewolucyjnej książki dla dorosłych Sztukę kochania. I jeden dialog utkwił mi naprawdę mocno w pamięci. Ona spotkała się z młodą pracownicą wydawnictwa, naprawdę młodą, miała tam 20 kilka lat ta dziewczyna. Siedziały w kawiarni i rozmawiały na temat tej książki i ona mówi do niej mniej więcej coś takiego, nie odtworzę tego jeden do jednego, ale tak mniej więcej. Wiesz, nie wiem, jak ludzie zareagują na tę książkę. Największy problem mam z nazewnictwem żeńskich narządów. Co mogę napisać w książce? Pochwa, cipka czy jak? A ta młoda dziewczyna jej odpowiada, może pierożek. No i my w tym momencie osłupieliśmy i mówiliśmy, jak to? No przecież myśmy wydali książkę w zeszłym roku. Dla dzieci. Dziecko w brzuchu mamy, dla dzieci. I tam była terminologia medyczna i dokładnie były identyczne dyskusje. Niby ta rewolucja seksualna, która miała miejsce po wydaniu Sztuki kochania, była naprawdę kilka dekad temu. Był to trochę inny świat, ale gdzie my, jako ludzie żyjący w Polsce, jesteśmy, jeśli chodzi o tą sferę seksualności i rozmawiania o niej, rozwiewania tego tematu tabu, przygotowywania dziecka, bo to nie sam seks jest tylko edukacją seksualną, tylko kwestia tego, jak jesteśmy zbudowani i jakie są nasze granice. No i no totalnie. U nas jest właśnie duży problem z terminologią, bo terminologia albo jest wybitnie medyczna, tak, albo jest wulgarna. Dokładnie. Nie ma nic pośrodku i to jest, myślę, punkt zapalny. Ale zobacz, te dyskusje są cały czas wśród dorosłych. Jak cały czytamy czas. Dzieciom, ja, ale jak czytamy dzieciom tę książkę, to dzieci okej, czytają, przyjmują tę medyczną terminologię, tak, zupełnie, jak ręka, bez noga, jakichkolwiek. Noc, włosy, dokładnie. Zdecydowanie, więc tylko od nas zależy, czy to się rozciągnie na kolejne pokolenie, czy nie, a jest duża szansa, że może jednak nie, skoro takie książki dla dzieci są, powstają i jest ich coraz więcej.
Dokładnie. No i powiem Ci, że akurat jak wydaliśmy tę książkę, to byliśmy na konferencji i wiele mam podchodziło, ją kartkowało i w sumie jak ją kupili i potem już przerobili z dzieckiem, to mówili nam: jejku, jak dobrze, że taka książka została wydana, bo wiem, wtedy wyszedł ten pierwszy film Sekielskich i dużo się właśnie mówiło o tym, żeby przygotowywać dzieci do takich tematów. To te mamy mówiły: ja chciałam przerobić z dzieckiem ten temat, ale nie wiedziałam jak. I teraz wiem, bo mam narzędzie, przeczytam, a rozmowa, tak jak w przypadku u Ciebie, odpowiedz mi, już potem będzie pociągnięta przez dziecko i ja też będę widziała, do którego momentu jest stop, tak? W którym momencie dziecko chce przestać o tym rozmawiać, a do jakiego momentu drąży temat. No i to nas utwierdziło w przekonaniu, że takie książki są potrzebne i chcemy je wydawać. Refleksja na zakończenie. Rozmawiamy cały czas o fikcji, o rzeczywistości, o przenikaniu się tych dwóch światów, o granicach między nimi. A spróbujmy podejść do tego w ten sposób. Nawet jeżeli dziecko nie będzie potrafiło postawić granicy pomiędzy światem bajek a rzeczywistością na jakimś tam etapie swojego życia, to tak szczerze, czy ta granica rzeczywiście jest taka ostra i rzeczywiście istnieje? Bo zobacz, spróbujmy na to spojrzeć w ten sposób. Od zawsze ludzie w jakiś sposób mitologizowali sobie rzeczywistość. Przecież setki lat temu ludzie nie mieli możliwości zacząć od fikcji i przejść z fikcji do rzeczywistości, bo tylko rzeczywistość była im dostępna. I ta rzeczywistość tak ich w pewnych momentach przytłaczała, że zaczynali sobie wymyślać świat mitów, świat baśni i wszystkie te rzeczy, które są właśnie fikcyjne, i już pomijam to, czy to szło w dobrym kierunku, czy to szło w złym kierunku, bo każde działanie może mieć i dobre, i złe konsekwencje. Natomiast samo w sobie przecież niczym złym być nie musi, ale właśnie może to jest podstawowa cecha ludzkiego umysłu, że on potrzebuje i tego świata rzeczywistego, namacalnego, i tego świata bajki, baśni i fikcji. Wiesz co, Ewa, zakończyliśmy tym, od czego tak naprawdę powinniśmy zacząć i od czego każdy temat fikcji w książkach u Montessori się zaczyna, a myśmy sobie na sam koniec zostawili. Mianowicie... Bardzo naturalnie do tego doszliśmy. Tak, dokładnie. Mianowicie, skąd się w ogóle wzięło takie podejście? No, Montessori żyła i wymyśliła to wszystko, wypracowała raczej ponad 100 lat temu. I jak sobie, wiesz, przypomnimy, jak powstały baśnie, no to winowajcami to byli ci nieszczęści bracia Grimm, którzy w XIX wieku pospisywali to, co wcześniej przekazywano sobie z ust do ust, i powiem Ci, że ja wcześniej nie wiedziałam, że te baśnie były takie drastyczne, bo teraz one są wydawane w wersji jakby przefiltrowanej, ale tak, na przykład... Tak, bo jest wydanie bez cenzury, też je czytałam, bardzo ciekawe. Tak. Hardkorowe, nie? Na przykład, hardkorowe, że to jest dobre słowo. Takie wydłubały oczy i takie inne. Ja się dowiedziałam o tym dopiero na studiach, i no kurczę, mnie to przeraziło. Mówię, dlaczego ludzie wymyślali takie rzeczy? Dlaczego opowiadali sobie takie straszne historie? No po co? Okej, żeby nie szli do lasu, ale to można też inaczej, nie? Ale Robert zawsze mi powtarza, że wiesz, my żyjemy w dobrych, spokojnych, pokojowych tak naprawdę. Tak, to była inna mentalność zupełnie. Tu i teraz, a wtedy rzeczywistość była bardzo brutalna i próg bólu był o wiele wyższy niż teraz mamy. I to z tego ta teoria się wywodzi. Czy granice istnieją? W tym przypadku odsyłam do konstruktywistów oraz do teorii pierwszej i drugiej rzeczywistości, według której nie ma prawdy obiektywnej, a wszystko jest przesiane przez nasze subiektywne filtry. I tak faktycznie jest. Każdy ma swój styl życia, nosi ze sobą swoją historię, został wychowany w innym domu.
I do tego to jest ta pierwsza rzeczywistość, tak? To, co nosimy sobą, to, co nas kształtuje, naszą tożsamość. A druga rzeczywistość to jest to, z jakimi dyskursami mamy wokół siebie do czynienia. Czy to chodzi o mass media, czy o literaturę, książki dla dzieci. I to ma wpływ wszystko na to, jak postrzegamy świat. I my jako rodzice też mamy w ten sposób wpływ, jak nasze dzieci postrzegają świat. I widzisz, zataczamy tutaj, mam wrażenie, kółko, bardzo ładne kółko, bo wychodzi na to, że w gruncie rzeczy nic nie jest ani dobre, ani złe samo w sobie. Żadna teoria nie jest po prostu dobra, ani po prostu zła. Tylko po pierwsze trzeba do wszystkiego podchodzić ze zrozumieniem. Po drugie trzeba to filtrować przez swoją wrażliwość, czy w tym przypadku przez wrażliwość, znajomość swojego dziecka. Patrzeć na reakcję tego dziecka, jak podrzucamy mu różnego rodzaju książki. No i nie brać żadnej teorii, choćby nie wiem jak była zachwalana za jedynie słuszną, ale też żadnej nie skreślać na starcie, tylko opierać się na swoim własnym rozsądku, no i przy tym wszystkim po prostu być przy dziecku, nie zostawiać go samego z lekturą, jakąkolwiek lekturą. Pięknie powiedziane, tak. Zgadzam się. I też w drugą stronę, nie wymagać od siebie więcej niż możemy dać, bo dziecko to tak naprawdę członek naszego stada, a nie jego pępek. I widzisz, Ewa, miałyśmy mieć podcast o fikcji w książkach dla dzieci, a był podcast o mamach i ich subiektywnych doświadczeniach. Ja wiedziałam, że ten temat się rozmyje, ale coś trzeba wpisać w tytule przecież. Okej, okay, to ja podkreślę to, co chciałam w podsumowaniu powiedzieć, że w naszej dyskusji widać, że mimo, że jesteśmy podobne wiekowo, mamy podobne doświadczenia zawodowe, podejście do religii, wiele wspólnych wartości, różni nas doświadczenie rodzicielskie, to znaczy moje, jednego dziecka, z trudnościami, a twoje czwórki, gdzie każde jest tak naprawdę inne. Tak, bardzo. I myślę, że gdybyś zaprosiła kogoś innego do tej rozmowy, nie wiem, autora książki dla dzieci, nauczycielkę Montessori, i tutaj też rozróżniłabym nauczycielkę, która ma swoje dzieci, a która nie ma swoje dzieci, która ma głównie doświadczenie placówkowe z dziećmi. Nie wiem, świadomego, zaangażowanego w wychowanie tatę. Każdą inną osobę, to ta rozmowa, mimo że na ten sam temat, czyli Marii Montessori, no inaczej by przebiegła. I tutaj no, ten subiektywizm, to doświadczenie, które niesiemy z sobą, mimo że odwołujemy się do tej samej teorii, to staramy się nią kierować, ale za tym wszystkim stoi dziecko, które ma swoje preferencje, swoją wrażliwość i no, to podążanie za nim i obserwacja to jest ten klucz tego wszystkiego. I doświadczenie, i cały czas zdrowy rozsądek, i filtrowanie przez siebie wszystkich teorii. Tak, i dlatego powiedziałam na początku, że moim założeniem nie jest to, żebyśmy się zgodziły na siłę we wszystkich aspektach i przekonały jedną do drugiego, tylko żeby nakreślić różne obrazy, różne drogi, którymi można podążać z książkami dla dzieci i czytając dzieciom książki. I mam wrażenie, że pokazanie takich różnych dróg, również popartych przykładami, się nam udało, a czy rzeczywiście tak się nam to się nam udało, to już ocenią słuchający ten podcast. Miejmy nadzieję, że łaskawie. Zapraszamy do dyskusji pod tym odcinkiem, który będzie opublikowany na stronie ewapopielarz.pl w zakładce podcast. A tobie, Anita, nie Anito, żebyś mi się tutaj nie zaczęła śmiać na koniec znowu. A to jest poprawnie? Bardzo. Nie do końca. Ten mianownik funkcji wołacza jeszcze nie został zalegalizowany, ale już jest tak powszechny, że kto wie. Być może już kiedyś tak było, już kiedyś mówiliśmy w mianowniku funkcji wołacza, może kiedyś to się jeszcze wróci. Ale w każdym razie potocznie możemy mówić, jak się nam podoba, więc bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, za rozmowę i mam nadzieję, że to nie była nasza ostatnia rozmowa i nasze ostatnie spotkanie. Jak zawsze było miło, dzięki Ewa. I przygadanie z dziećmi. Jest godzina 22.
No właśnie, czy... Przerwa. Nie pamiętam, do jakiego wniosku miałam dojść.